Nie mów, że nie było głosu. A czy? Nie było głosu. Nie, nagrywam. Krzysiu, zapomniałem zapytać Cię jedną rzecz. Jacek Murański, bo Artur Szpilka zdradził, że Wy się znacie. A to legenda, która pojawiła się kilka miesięcy temu w internecie, ostatnio została troszkę zweryfikowana i w cudzysłowie obnażona, ale powiedz, co to jest za człowiek i jakie Ty miałeś z nim relacje w przyszłości? Albo masz dalej? Znamy się kupę lat z Jackiem, tak? Jacek miał lokale w Wałczu, dyskoteki, także chodziłem do niego w wieku 15 lat, także kiedy to było? 20 lat temu, tak, także bardzo długo się znamy. Dla mnie był zawsze dobrym człowiekiem, super człowiekiem, charakternym przede wszystkim, naprawdę był mega charakterny, także no cóż, kiedyś walczył gdzieś tam po klubach, tak. Teraz wiadomo, no ma chłop 52 lata, no nie oszukujmy się, kontuzję widzisz, gdzieś tam pewnie chciał zrobić mocniejszy trening, tu gdzieś się naderwało, tam się naderwało, no i tak to wygląda, kurde, no to jest właśnie sport. Okej, no dobrze, ale pan Jacek twierdzi, że on w życiu walki nie przegrał. Raz kimś przegrał na rękę, teraz przegrał z Tańculą przez dyskwalifikację. Potwierdzisz, że jego umiejętności kiedyś albo do niedawna były jakieś takie wysokie, jeśli chodzi o walkę wręcz? Co ja mam potwierdzać? Ja nie mogę potwierdzać takich rzeczy, bo ja na pewno wszystkich rzeczy nie widziałem, także co mogę potwierdzić? Nic nie mogę potwierdzić. Dobra, to widziałeś pana Jacka kiedyś w akcji? Widziałem. I? Nie wygrał. Okej, a byłeś, oglądałeś jego walkę z Tańculą? Z Tańculą tak, oglądałem. Okay. No niestety nic nie pokazał, tak, no, ręka jedna walnięta, nogi gdzieś tam ponadrywane, także no nic nie pokazał. Jedynie co pokazał to, że odporny jest na ciosy, tak, jak mu z Wałcza. Okej, ale pan Jacek z przeszłości, a pan Jacek dzisiaj, to już rozumiem jest po swoim piku, tak, człowiek? Nie, no tak, no słuchaj, no wtedy miał 30 parę lat, to był w sztosie, tak, był silny i wszystko, wiesz, dynamiczny, no, a teraz to jest pan 52 lata, także no nie oszukujmy się, no widzisz, no zdrowie, kurde, od razu, no mówię, no chcesz zrobić mocniejszy trening, a tutaj jakieś kontuzja głupia czy coś, także widzisz, no mówił, że rozgrzewał się w szatni i tam nogę naderwał, no to o czym mówimy, no. Tak to wygląda. Ale powiedz jeszcze jedną rzecz, bo on tak naprawdę wszedł do internetu i z miejsca stał się gwiazdą. Czy w Wałczu jak szedł, to też był taki charyzmatyczny, też generalnie całe miasto o nim wiedziało? Słuchaj, no 17 grudnia jest gala w Wałczu, to popytasz ludzi, niech ci powiedzą. Słuchaj, ja się o nim źle nie będę wypowiadał, ja miałem z nim dobry stosunek, zawsze byłem mega traktowany w jego klubach. Co ja mogę powiedzieć? Miałem bardzo dobrze, tak? Także a inni ludzie niech się wypowiedzą sami. Okej, dobra. A tak a propos jeszcze Fame MMA, to Kasiusz Rzeciński, który kiedyś był pięściarzem, teraz jest freakfighterem, prosi o walkę ze Szpilką. Czy twoim zdaniem w ogóle taka walka miałaby sens? Nie, po co? Słuchaj, ja z Arturem chodzę codziennie na spacery, chodzimy z psami gdzieś tam, rozmawiamy dużo. On na razie jak nie chce wracać, to na razie niech w ogóle nie wraca do walk. Jak sam poczuje, że chce, że to jest to, to tak, to niech sobie wróci. Ale na razie, dopóki nie czuje w głowie nastawienia, to nie ma sensu wracania. Myślisz, że on połknął takiego bakcyla, żeby być tym trenerem na dłużej, czy to na razie taka chwilowa zajawka? Słuchaj, na razie mu się podoba, fajnie mu wychodzi, ma coraz więcej osób, dlatego niech się tym zajmie. Okej. Dobra, dzięki.